Dr. Henry Howard Holmes i jego morderczy zamek, prawda czy legenda? Witajcie na kanale. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić opowieścią o jednym z najbardziej znanych i tajemniczych seryjnych morderców w historii dr Henry Howard Holmes. Czy słyszeliście o jego morderczym zamku, w którym miał zabić setki ludzi podczas Wystawy Światowej w Chicago w 1893 roku? Czy to prawda, czy tylko legenda? Spróbujmy się dowiedzieć. H. H. Holmes, właściwie Herman Webster Madget, urodził się w 1861 roku w New Hampshire. Był inteligentnym i uzdolnionym dzieckiem, ale też okrutnym i bezwzględnym. Już w młodości interesował się anatomią i eksperymentował na zwierzętach. W 1884 roku ukończył studia medyczne na University of Michigan i rozpoczął karierę jako lekarz. Jednak szybko zaczął używać swoich umiejętności do oszustw i przestępstw. Fałszował dokumenty, podawał się za różne osoby, wyłudzał pieniądze i ubezpieczenia, a także podejrzewa się, że mordował swoje żony i kochanki. W 1886 roku Holmes przeniósł się do Chicago, gdzie kupił aptekę i nieruchomość na rogu 63. ulicy i Welles Avenue. Tam zaczął budować swój morderczy zamek, trzypiętrowy budynek, który miał być hotelem dla gości Wystawy Światowej. Jednak hotel nigdy nie został otwarty dla publiczności. Zamiast tego był miejscem tortur i śmierci dla wielu niewinnych ludzi, głównie kobiet. Holmes zaprojektował budynek tak, żeby utrudnić orientację i ucieczkę ofiarom. Na pierwszym piętrze były sklepy i biura, na drugim pokoje hotelowe, a na trzecim mieszkanie Holmesa. Jednak w środku znajdowały się także tajne przejścia, pułapki, klapy, schowki, komory gazowe, kominy, krematorium i piwnica pełna narzędzi chirurgicznych. Holmes wynajmował pokoje hotelowe tylko tym osobom, które nie miały rodziny ani znajomych w Chicago. Potem zabijał je w różny sposób: dusił, gazował, kroił na kawałki, topił w kwasie lub rozpuszczał w wapnie. Często sprzedawał także zwłoki lub części ciał do szkół medycznych lub laboratoriów. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi zabił Holmes. Sam przyznał się do 27 morderstw ale policja znalazła dowody tylko na dziewiątą, niektórzy szacują, że ofiar mogło być nawet kilkaset. Holmes został aresztowany w 1894 roku za inne przestępstwa i skazany na śmierć przez powieszenie. Jego ostatnim życzeniem było to, żeby jego grób został zalany betonem, żeby nikt nie mógł zakłócić jego spoczynku. Morderczy zamek Holmesa został spalony przez nieznanych sprawców w 1895 roku. Niektórzy twierdzą, że to był akt zemsty lub sprawiedliwości. Inni uważają, że to był sposób na ukrycie dowodów lub zniszczenie klątwy. Do dziś pozostaje zagadką i symbolem zła. A co wy myślicie o tej historii? Czy uważacie ją za prawdziwą, czy za legendę?